Hej, witam Was z powrotem na moim kanale i dzisiaj zapraszam Was na pierwszy filmik z serii o urządzaniu mieszkania. No i zapraszam Was dzisiaj na apartment tour, ponieważ w zeszłym tygodniu odebraliśmy klucze do naszego małego 55-metrowego mieszkania. I zanim zaczniemy remonty, zanim zaczniemy rycie ścian, wyburzanie ścian, bo tutaj trochę rzeczy się będzie działo, to chciałabym Wam jeszcze na spokojnie pokazać to, co jest w tym momencie, tak więc zapraszam. Zaczynamy od korytarza. Jeśli chodzi o nasz pomysł na to pomieszczenie, to przede wszystkim tutaj staramy się wykorzystać miejsce na maksa, ponieważ nasz korytarz ma aż 9 metrów i w 55-metrowym mieszkaniu 9-metrowy korytarz to jest naprawdę ogromna, ogromna przestrzeń. Tak więc tutaj za mną będzie taka wielka, trzydrzwiowa szafa. I ta szafa będzie szara, ponieważ nie chcemy, żeby się zbrudziła. No i będzie w tym samym kolorze, w którym będą też inne meble w naszym mieszkaniu. Tak więc to jest już pierwszy element, który właśnie nasze projektantki nam podpowiedziały, żeby to mieszkanie było spójne. By the way, jeśli chcecie znaleźć Instagrama moich projektantek, no to tutaj gdzieś macie ich Insta. Bardzo Wam polecam, laski są naprawdę... są po prostu idealne. Tutaj będzie z kolei taka strefa rozbierająca się, szykująca się, tak więc na ścianie będziemy mieli wielkie, okrągłe lustro w czarnej ramie, a do siadania będziemy mieli zieloną, aksamitną ławkę. I jak laski mi znalazły tę ławkę, to myślałam, że po prostu zejdę, ponieważ nasza inspiracja na mieszkanie to ogólnie było, to były trzy kolory, czyli czerń, złoto i zielony. To są moje ulubione kolory, tak więc Michał tutaj powiedział, że jasne, róbmy czarno, złoto, zielono, będzie super. Wiadomo, też będzie tutaj bardzo, bardzo dużo elementów białych i szarych, no bo to są takie po prostu naturalne, neutralne kolory, ale generalnie wszystkie akcenty będą właśnie w złocie, czerni i zieleni. Teraz możemy przejść do biura. To mieszkanie ma trzy pokoje, tak więc tę drugą sypialnię, która w przyszłości docelowo będzie sypialnią dla dziecka, czy tam dla kotka, pieska, zależy na co się zdecydujemy. Póki co ta sypialnia będzie biurem, czyli moim miejscem pracy. Tutaj za mną będziemy mieli stanowisko komputerowe, ponieważ zarówno ja pracuję dużo przy kompie, wiecie, montując filmy, obrabiając zdjęcia, no i Michał pracuje dużo przy kompie, ponieważ jest informatykiem. Natomiast w tej części biura będzie moje stanowisko do kręcenia filmików. I tutaj dziewczyny zaplanowały nam piękną ścianę, tak więc będziemy mieli te różne grafiki, lustra, będzie też piękna komoda z miejscem na rośliny. W tym miejscu, gdzie teraz stoję, będzie moje siedzenie i tu będzie moje biurko i z tego miejsca będę do Was od teraz gadać. Tak więc już w październiku, wrześniu pierwszy raz usłyszycie stąd: cześć, tu Agata, witam Was z powrotem na moim kanale. Dzisiaj robimy makijaż. W tym przejściowym miejscu na korytarzu stwierdziliśmy, że prawdopodobnie tutaj wstawimy jakąś czarną konsolę. Tu będziemy odkładać klucze, jakieś tam rachunki, wiecie, listy. Wszystko, co tak głupio niesiesz w rękach, nie wiesz gdzie położyć, to właśnie będzie to miejsce, żeby tutaj to odłożyć i to się będzie tu gromadziło. Prawdopodobnie nikt tego nie będzie sprzątał. I to właśnie jest taki nasz pomysł na to miejsce. I od razu obok jest wejście do łazienki. No i łazienka jest ogólnie moim ulubionym pomieszczeniem w całym tym mieszkaniu, ponieważ tutaj dziewczyny znalazły kafle moich marzeń. Ta ściana przy prysznicu będzie cała z mega lśniących, zielonych, miętowych kafli. Oh my god, jak ja je zobaczyłam na żywo, to myślałam, że po prostu zejdę. Prysznic będzie walk-inem i bardzo, bardzo nam zależało na tym, aby znaleźć szybę w czarnej, stalowej ramie. No ale jak się okazuje, nikt takich w Polsce nie sprzedaje, nie produkuje, ale udało nam się znaleźć szybę, która jest oszustem totalnym, ponieważ ta szyba ma obklejone brzegi czarną naklejką. Z bliska widać, że to jest naklejka, ale jak się tak nie przyglądasz zbyt dokładnie, to wygląda jakby ta szyba miała stalową ramę. Kolejny piękny element w tej łazience to jest podłoga, ponieważ dziewczyny znalazły takie kafelki, że ja po prostu o nie miałam. I podłoga będzie w biało-szaro-czarne, wzorzyste kafle. Ach, właśnie, i zapomniałam jeszcze powiedzieć, że ta łazienka ma 4 metry, tak więc mega małe pomieszczenie. I tym bardziej zależało mi na tym, aby właśnie dziewczyny zrobiły z tego pomieszczenia jakąś taką perełkę. No bo smutno byłoby mieć taką maleńką i niewyróżniającą się łazienkę. Tak więc fajnie, że ta nasza łazienka będzie, wiecie, taka wypełniona ślicznymi elementami. No i teraz jesteśmy w naszej sypialni.
Sypialnia ma 11 metrów mniej więcej, tak więc już tutaj mamy troszkę więcej przestrzeni, przez co stwierdziliśmy, że na tej ścianie wstawimy 3-drzwiową szafę, zwykłą białą szafę, która mamy nadzieję będzie się idealnie zlewać ze ścianą i po prostu będzie znikać. Taki jest tutaj nasz pomysł. Natomiast na tej ścianie zaszalejemy. Tutaj będzie grafitowa, prawie czarna ściana. I tak jak właśnie już Wam wcześniej mówiłam, naszą inspiracją na to mieszkanie były trzy kolory, czyli złoty, czarny i zielony. I tutaj właśnie będziemy mieli ten czarny, grafitowy element tej inspiracji. Do tej ściany oczywiście będzie dostawione łóżko. Przy łóżku z obu stron będą szafki nocne i nad każdą szafką z sufitu będzie zwisała lampa. Lampy, które wybraliśmy, są szklane i mają złoty środek i wiele, wiele osób już mi na Instagramie pisało, że szklane lampy nie są dobrym pomysłem, ponieważ bardzo zbierają kurz, plus przy łóżku jak machniesz ręką i ta lampa wpadnie w ścianę, to się po prostu stłucze. No ale my z Michałem jakby stwierdziliśmy, że w tym mieszkaniu postaramy się zrealizować wszystkie takie nasze małe marzenia, pragnienia, jeśli chodzi o wnętrze. I jeśli one się okażą niepraktyczne, to w następnym mieszkaniu już tego nie zrobimy. I w tym momencie, wiecie co, mamy największy problem ze znalezieniem szafek nocnych. Jedyne szafki, które nam się w internecie podobały, kosztowały po 1000 zł, 1500 zł, a wiadomo, że szafki nocnej za taką kwotę nie kupimy, bo to po prostu jest nierozsądne, nielogiczne. I w tym momencie tutaj na wizualizacji widzicie takie szafki, które są w IKEA i to jest jak na ten moment najlogiczniejszy, najładniejszy wybór, jaki daliśmy radę znaleźć, ale i tak to nie jest do końca nasz styl. Tak więc ogólnie naszym największym problemem w całym mieszkaniu są szafki nocne. Jeśli chodzi o kuchnię, to tutaj będziemy musieli wyburzyć ścianę. Dokładnie mówię o tym szkaractwie. Niestety, jak kupowaliśmy to mieszkanie, to byliśmy już 2 miesiące po terminie wprowadzania zmian w projektach. W każdym razie kuchnia będzie się zaczynała dzięki temu pół metra wcześniej. I przy tak małym pomieszczeniu pół metra większa kuchnia to jest naprawdę mega, mega duża różnica. No i oczywiście tutaj będzie cała ściana szafek z blatem. Tutaj pod oknem również będą szafki. I na środku kuchni mniej więcej w tym miejscu będzie wyspa. Lado? Jest jak on wiercą! My God! Nad ladą będą zwisały dwie lampki. To będą dokładnie te same lampy, które mamy w sypialni. Tak więc kontynuujemy nasz niezbyt praktyczny, ale ładny motyw. Całe to pomieszczenie, czyli kuchnia z salonem, ma około 22 metrów. Tak więc, jak łatwo sobie wyobrazić, przy tej kuchni będzie dosyć ciasno, ponieważ tutaj będzie cała ściana, cała pod oknem, wyspa na środku, no i teraz w salonie też będą większe meble, tak więc no, to pomieszczenie będzie dosyć ciasne, ale mam nadzieję, że uda się jakoś tak, wiecie, przynajmniej przytulnie urządzić. Na tej ścianie będziemy mieli telewizor. Nie wiem jaki, ponieważ to akurat wybiera Michał, ale pod telewizorem będziemy mieli śliczną szafkę. Kiedy spotkaliśmy się z naszymi projektantkami, to właśnie powiedzieliśmy im, że bardzo nam zależy na tym, aby nie mieć mieszkania w pełni z IKEA, ponieważ ja nie cierpię takiego czegoś, że wchodzę do kogoś do mieszkania i jestem w stanie policzyć, ile co kosztowało. Tak więc w tym mieszkaniu będziemy mieli bardzo mało mebli z IKEA. Wszystkie meble tak naprawdę wybieraliśmy z stron internetowych, z jakichś mniejszych firm, albo robimy je u stolarza, żeby były oryginalne. Ale ta szafka, która będzie tutaj, to jest po prostu moje marzenie, ponieważ uwielbiam serię Stockholm właśnie z IKEA. A obok telewizora będzie miejsce na moje kochane dziecko, czyli wielkiego, wielkiego fikusa, który wygląda zupełnie jak drzewo. No i naprzeciwko telewizora będzie miejsce na kanapę. My z Michałem uwielbiamy leżeć, oglądać Netflixa, chillować sobie na kanapie, tak więc zdecydowaliśmy się na największą kanapę, jaka tutaj mogła wejść. I właśnie to jest kolejny aspekt, który sprawi, że tutaj będzie dosyć ciasno. Bo tam będzie mocno zabudowana kuchnia, a tutaj od razu będzie bardzo duża kanapa. Ale ta kanapa jest po pierwsze mega wygodna, a po drugie znaleźliśmy ją właśnie w takiej firmie, o której nigdy już nie słyszałam. Mimo, że jest to zwykła szara kanapa, to jest to taka kolejna rzecz, którą
jakby nie tak łatwo kupić, którą nie każdy ma. Więc mega się cieszę, że właśnie udało nam się znaleźć kanapę nie z IKEA. No i oczywiście spod kanapy będzie wychodził dywan. I tutaj jeszcze nie wiem jaki, ale na pewno w następnym odcinku, jak będziemy robić zakupy z naszymi projektantkami, to na pewno tam znajdziemy jakiś dywan wow. No i przy kanapie oczywiście będzie stał stolik taki herbaciany, kawowy, jakikolwiek. I tutaj planuję marmurowy stolik. Jeszcze do końca nie wiem, skąd go kupię, gdzie go znajdę, ale bardzo bym chciała stolik z marmurowym blatem. Może zrobimy sami? No nie wiem, zobaczymy. No i teraz przyszedł czas na moją ulubioną część tego salonu, czyli na te piękne okna. I to właśnie przez te okna zdecydowaliśmy się kupić to mieszkanie, bo jak tutaj właśnie z Michałem przyszliśmy oglądać pierwszy etap tej budowy, to zobaczyliśmy mieszkanie z tymi oknami i stwierdziliśmy, że koniecznie musimy mieć narożne mieszkanie. Po pierwsze, dzięki temu mamy trzy strony świata, a po drugie, dzięki temu mamy to. Były jeszcze inne mieszkania do wyboru, 60-metrowe, 62-metrowe, które wiadomo byłyby praktyczniejsze dla nas, no bo im więcej miejsca, tym lepiej, ale tamte mieszkania miały taki kształt korytarza, czyli wiecie, dwa okna z tej strony, dwa okna z tej strony i tyle, a nam z Michałem mega, mega zależało właśnie na takiej ścianie z okien. I przez to zdecydowaliśmy się na mniejsze mieszkanie. Pomimo tego, że ten salon będzie mały i taki dosyć solidnie umeblowany, zastawiony, to mamy tutaj to wyjście na taras i ten taras ma około 9 metrów. I dzięki temu tarasowi salon wydaje się też bardziej przestrzenny i większy. Tak więc mam nadzieję, że to trochę nam tutaj rozluźni sytuację. I w ogóle wczoraj byliśmy tutaj z Michałem, właśnie piliśmy sobie winko na tarasie. I czujemy, że sąsiedzi palą zioło. Tak więc wszystkie moje zmartwienia odnośnie sąsiadów wczoraj się uspokoiły, bo już wiem, że tutaj prawdopodobnie się z sąsiadami dogadamy. I jeden z sąsiadów ma wifi, które się nazywa zioło, nie? Tak więc. No i to mniej więcej tyle, jeśli chodzi o to mieszkanie. Zapraszam Was oczywiście na kolejne odcinki z zakupów, urządzania, remontu i w ogóle tego wszystkiego. No i mam nadzieję, że we wrześniu, październiku spotkamy się już w odcinku przeprowadzkowym. Jeśli wszystko dobrze pójdzie, tak, to wtedy w październiku będzie, na początku października będzie przeprowadzka. Zapraszam Was też oczywiście na Instagrama moich projektantek. Dajcie dziewczynom jakieś lajki, bo są naprawdę cudowne, bardzo, bardzo nam w tym wszystkim pomogły. No i jeśli macie jakiekolwiek pytania odnośnie tego projektu, tych wizualizacji, tego, co planujemy robić, to zapraszam Was do komentarzy i właśnie do odwiedzania Instagrama dziewczyn, bo tak naprawdę one tutaj najwięcej o tym wszystkim wiedzą. No i cóż, dzięki Wam za oglądanie i widzimy się oczywiście następnym razem. Cześć!